Witam bardzo serdecznie z tej strony Kont i taki trochę powrót do przyszłości sobie dzisiaj zrobimy boksik z e, lorkanki z Rise of the Flatborn, z drugiego dodatku. Takie ciekawostka odnośnie tych boksów, że pierwsze dwa sety miały paseczek z tyłu i były zaklejone taśmą tutaj w kilku miejscach. Trzeci, czwarty Into the Inklands i Ursula miały folię, a w piątym secie jest folia, a nie może tego <grym> tego zapka, więc po prostu otwieramy, no, zanim przejdziemy do otwarcia albo w trakcie otwierania zapraszam oczywiście na zakupy w TCG Love z kodem i otrzymacie 4% zniżki na cały asortyment na Lorcanę, na Dragon Dragonbola Pokémony, jakieś tam jeszcze inne rzeczy akcesoria, klasery, koszulki i tak dalej więc zapraszam na TCG Love a ja przychodzę do rozcinania tutaj tych tasiemek i zobaczymy co mi wpadnie, bardzo dobra cena mi się trafiła tutaj na tego boksa dlatego go nabyłem. Poza tym też nabyłem go w związku z tym, że do tej pory nie otwierałem nic z Rise of the Flatboard. Mam jedynie trochę kart z Bulka lub ewentualnie gdzieś nabytych, wymienionych, kupionych od, od ludzi gdzieś tam na turniejach. E, więc jest to tak naprawdę moje pierwsze boostery z Rise of the Flatborn tak naprawdę będę otwierał w tym momencie. Jeszcze tu mi coś trzyma. No i zobaczymy. No jest tu sporo kart rzadkich, grywalnych. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju Madame Mim Fox, jakieś tam Węże, Hiramy, Cinderelki, te za jeden śpiewające i tak dalej. Więc jest masa rarów, które są naprawdę grywalne i w dobrej cenie. Więc liczę na to, że wpadnie mi trochę właśnie tych Madame Mim, jakichś Hiramów, innych rzeczy. Strength of Raging Fires też z tego dodatku. I tak dalej. To są puzelki, więc sobie złożę puzelki. Jak już wspomniałem, nie miałem boosterów wcześniej, więc nie miałem też puzli. Jasmine, Mulan, Chip the Cup, Mulan, Arthur Magic Broom, Ring the Bell, hej hej, Rapunzel. O, Merlin Rabbit, między innymi jedna z tych rarów, która jest droga i grywalna bardzo mocno. Mulan i Oil Sardine Ken. Tak więc pierwszy booster, pierwszy drop, który w sumie chciałem mieć, między innymi, właśnie te foxy też chciałbym trafić, jak już wspomniałem, Hiramy Cinderelki, i parę innych. Jeżeli chodzi o legendy, no to w tym momencie najbardziej wartościowa jest Bestia i Mufasa, ten Bitrate Leader, czy jakoś tak, ten pomarańczowy, no i wiadomo, Enchanted Cinderelka. Fajnie by było ją trafić. Jak zauważyliście, troszkę też zmieniłem ułożenie sobie kamery, w sensie telefonu, w sensie widoku, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Wydaje mi się, że no na pewno ja mam trochę więcej miejsca dzięki temu, jeżeli chodzi o możliwość właśnie tutaj żonglowania boosterami, kartami i tak dalej. więc dla mnie jest to zdecydowanie wygodniejsza pozycja. A jak Wam się taka perspektywa podoba? Regal Mother, Charge, Zero to Hero, Diabolical Skin, Pick a Fight, Little John, The Queen, Super Rare i Piglet, Foil, Prosiaczek z miotełką, Sprzątający Dom. Więc tak to wygląda, i co chciałem powiedzieć. No, jeszcze parę jest takich komonów common'ów typu Nick Elf'y, Popsy, Kletelizaki, Judy Hobbs, których po prostu nie mam, a mogą się do czegoś kiedyś przydać. Więc między innymi też dlatego tego booster boxa chciałem kupić. No i tak jak mówię, cena dobra, bo mi się go udało wyłapać za 400, co jak na boxa jest naprawdę dobrą ceną. Mm. Gaston. Cinderelka, o, ona jest też bardzo fajna, grywalna. I Bestia Foil, także kolejny fajny, grywalny drop. I stosunkowo nawet dość wartościowy, jakby nie patrzeć na drop nie będący kartą legendarną. To też jest właśnie dość, dość przyjemna karta. No, Zenchanter to, tak jak już wspomniałem, Cinderelka trochę częściej, bo mam właśnie inny statyw, między innymi i. O, to jest taki biurkowy statyw, więc jak ja się za bardzo tutaj rozbestwię, to może trochę trząść, także sorry za to. Prince Navinbella, Oh Nick Wild spoko. Pinokio też spoko karta, tylko że ten drugi Pinokio jest więcej warty. Fan and też bardzo fajny, Huntsman i Lumiere jako rzadka świeczka. Jest ten drugi Pinokio właśnie do agrodeków za dwa co ma bodajże trzy lora. Więc e, to jest kolejna też karta taka, którą warto mieć. Zwłaszcza, że teraz po wyjściu Daisy Duck, AgroDeck i e, dostały niezłego Kopa Te, tej Donald's Date z 1,1,4,2 Birana Cruella, Sleepy Merlin, ojej, Donald, Nana You can fly, Elila Buff, Rating as Marvel Strap, World's Greatest Criminal i Foil Rapunzel. Tak więc e, idziemy dalej. Na razie żadnej legendy, ale już dwa takie w miarę fajne dropy. E, Rar i Super Rar. Co jeszcze chciałem? Jeszcze chciałem coś mówić? Nie wiem, co, coś chciałem mówić. A no, DOT jest też tutaj z tych krasnoludków pomarańczowych, co obniża kord e, jednostek po zakwestowaniu. No jest dużo takich tutaj fajnych kart, które mi się przydadzą. Więc zobaczymy. Bounce, Pinocchio, Dopi, Winnie the Pooh. O, Belka, dość fajna legendarka. Pierwsza legenda dziś, Winnie the Pooh na miodzie. Także Bela jest dosyć. E, nie wiem, czy grywalną, ale pod kątem cen to jedna z tych takich więcej wartych, jeżeli chodzi o ten dodatek. Więc jestem wstępnie zadowolony z pierwszej legendy. Bo zawsze mogła to być legenda warta 2 złote. Bo i takie są. Ja takich chyba nie ma, ale tak z 1-2 Dolce to są takie legendarki, takie najbardziej purchawe. Więc belka jest jak najbardziej spoko legendą. Hidden Archer. Distance. No mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie cieło, ani lagowało też yy, wideo, bo bo widziałem na podglądzie, że coś tam może ciąć. Judy Hobbs. ok, Raya, Jafar, Basil super rare, Raya super rare i Minnie Mouse foil common. Może troszkę ciąć, bo też inne ustawienie trochę yy, sprzętowe. Więc yy, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo ciało lagowało, szarpało. Zobaczymy. Ciężko stwierdzić warunki, jakie są. Takie są, ale jakoś trzeba sobie radzić. Eee, więc idziemy. Pierwsza ósemka do końca. Snow White, Elza, Lady Tremaine, Virana, Hercules, Daisy, tak. O, ją też chciałem, bo nie mam żadnej, a może się przydać. Lumier. O, Strength of Raging Fire, super, cieszę się bardzo. I Cruella Devil Foil. Ze Strength of Raging Fire się bardzo cieszę, bo mam chyba tylko jedną kopię, a jest ona naprawdę dobra i przydatna. Zwłaszcza właśnie w, w tych AgroDekach, czy w mm, Stilsongach. Więc to też jak na RK jest dość wartościowa karta, bo nie wiem, to chyba około 20 zł chodzi. Jakoś tak? Cen nie będę przypinał, bo kiedyś odpowiadałem na pytanie, dlaczego nie przypinam cen. Ponieważ yy, na różnych filmach yy, z różnych źródeł te ceny są różnie podawane, więc po prostu stwierdziłem, że ja tego nie będę robił. Duke. Mulan, Legend of the Sword in the Stone, Charge Bashful, Queen of Hearts, Robin Hood, ten mały jest fajny, Robin Hood, Madam Mim, Mickey Mouse Superer i... O! Oh, I Super! I Strength of Raging Fire w wersji foil, czyli jeszcze większa wartość owej karty, więc jest to bardzo fajna informacja. Czy będzie Enchantet? Jak myślicie? Podczas oglądania, nie sprawdzając sekcji komentarzy. Jak myślicie? Będzie? Ja obstawiam, że nie. Ale ucieszyłbym się nawet z najzwyklejszej, najtańszej Enchanted. Owl, Old Steel, Very Godmother, What Did You Call Me, Gaston, Prince Naveen, Cheshire Cat, Four dozen Eggs, Snow White, Prince Charming. O, Alicja, jedna z droższych legend w tym secie i nog w wersji foil. Także no, te legendy, które wpadają to akurat te lepsze, więc fajnie, fajnie, fajnie. Alice, ona jest pod supporty, podgranie granie supportowe. Fajna karta. Nie widziałem za bardzo, szczerze powiedziawszy, żeby ktoś tym grał, bo ona dostaje plus 4 do quest'a, jeżeli to ona ma co najmniej 10 siły lub więcej. No i ona będąc pasywnie na stole daje support'a wszystkim innym jednostkom, czyli wszystkie nasze inne jednostki na stole, które questują mogą dodać swoją siłę do jej siły i jeżeli uda się uzbierać 10+, plus, to ona wtedy za 5. Więc widziałem, że że, 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 Jedna z tych droższych, powiedzmy, legend, mimo, że nie jest ona jakoś specjalnie droga, ale jedna z droższych, a powiem szczerze, za bardzo nie widziałem, żeby ktoś w nią grał, więc może po prostu e, ze względu na to, że jest to alitia Były księżniczki. Tutaj są akurat zazwyczaj najwięcej wartościowe, jeżeli chodzi o punkt kolekcjonerski. Popsicle pierwszy dopiero. Tiana, Blue Fairy, Sword in the Stone, Patcha, Dinner Bell. Dr. Facilier Superer i The Most Diabolical Scheme jako foil. Także. Legendary na razie mamy dwie, a pół boxa za mną, więc tak, no, może jeszcze coś z tego będzie, nie? Może coś jeszcze z tego będzie. Koszulkę chciałem wyciągnąć, zamiast otwierać kolejnego boosterka. Też ciekawa opcja. Także nie jest źle. Myślę, że jedna czwarta boxa mi się już spokojnie zwróciła. Rabbit, Sneezy, Jimmy Cricket, Boon, Viorana, Donald Duck... Tiana, Merlin Koza, kolejny Uncommon, który jak, jak na Uncommona jest bardzo dobry i bardzo wartościowy. O, Doc, którego też chciałem mieć. Czyli Bogo, Lucifer i Last Canon wersji Foil. Także ja sobie zakoszulkuję od razu i, i Kozę i Doka. Bo Doka chciałem mieć dla siebie, a Merlin Koza jest po prostu mocną, grywalną kartą. I jak na Uncommona stosunkowo drogą także ok zostało mi tutaj cztery boosterzy czyli dosłownie jesteśmy za połową 12 boosterków za mną dwie legendy kilka fajnych rarów e, kilka fajnych super rarów ankomonów także no Box X jak na razie całkiem fajny, jeszcze jakby wpadł jak się chce uuuu, uuu minimal nothing to hide grumpy i'm stuck last Cannon kolejny Jury hops druga spoko Card soldier li noi tiana jako super Rare i snow white common także spoko e, gdzieś tam widziałem na na, na, na tym na Inku. ktoś stworzył właśnie jakiegoś deka na krasnoludkach właśnie z tymi snow z tymi śpiącymi królewnami królewna śnieżka to ja gadam <laughs> tak śpiąca królewna i siedem krasnoludków ciekawe co by się tam działo <laughs> basil grumpy merlin ale nie ten co bym go chciał felicia queen of hearts bestyka pain Caterpillar, Last Stand, Sorcerer Spellbook, niegłupi item. Tuk, tuk i Super Rare Foil. Mickey Mouse. When character quest, you pay 3 less for the next character you play this turn. Nie widziałem, żeby ktoś z nim grał, ale ja coś wymyślę z tym Mikiem, A drugi mi wpadł już chyba. Plus ten jest w wersją foilową. Więc niewykluczone, że coś wymyślę z wykorzystaniem tego Mikiego. Nikt nie powiedział, że nie. No i dobra. I tym dalej. Ja to mam dziwne pomysły na deki. Ostatnio sobie Pixelborna przetestowałem i bardzo fajnie się gra, naprawdę, w sensie tego connect z kamerami. Eee, tylko potrzebuję jakoś przeanalizować jeszcze ułożenie eee, jak to działać. improvise no, kropano zalekusko, Magic Broom, ojej, binding contract. Tap one of your characters, Exert Chosen Character. No, za cztery, nieinkowalne takie sobie. Ta mini jest fajna też, bo ma trzy Evasive, dwa Lore. Lorenz, Goofy 90,14, Peter Pan Shadow, Super R. Tego chyba też widziałem, że w miarę grają i nawet coś tam jest warty. hypnotize Foil. Jednego hypnotize'a mi chyba brakowało do playsetu. który akurat Foil wyleciał, to, to w tym przypadku nie robi to różnicy, bo komonowe foile aż tak dużo nie są warte. Chociaż niektóre można by się było zdziwić. Aspekt kolekcjonerski lub ludzie, którzy lubią mieć świecące talie, potrafią zapłacić naprawdę dużo więcej za foil komony, ankomony, niż za zwykłe wersje. Więc to jest y, tak podstawowa zasada: jest warta tyle, ile ktoś w stanie jest za nią zapłacić. Duke, happy. Stark, Tiger, donald ale żadnej mimo na razie nie mam, Foxa ani Snake'a. Baki, e, rip baki. Wizma, Cruella plecik, bardzo dobra, dobra karta John też super chciałem, o i ma im foil, Snake, akurat Snake foil jest chyba, no, dość sporo warty chociaż Fox foil, jakby trafił Foxa, to już w ogóle bym pływał, Johny super, bo mam tylko dwóch, chciałem mieć komplet więc fajnie, i no i flet jest też e, podstawą Steel Song decków czyli na śpiewakach e, i co, i ostatnie 8. Musterków mi zostało, boxa już mogę wywalić. Tu mi zaraz wszystko się rozjedzie, jak tego boxa zabrałem. Więc przeproszę Was na 30 sekund. Nie, ja, na no, przesadę 3 sekundy. I lecimy dalej. 8 Busterków, Dwie legendy dopiero. Więc przynajmniej poproszę jakiegoś Foxa e, albo e, Rabita, czy innego e, Gołta. To, bo to są karty, które. We fioletowych dekach zawsze się sprawdzą, niezależnie od czego czym gramy. Nothing to hide. Udora. Cusco. What did you call me? Improvise. Jafar. Tiana. Cugsworth. Nie ten, ten za 5. To on chyba też jest z tego setu. O, dok. Kolejny super. Hiram. No, w końcu Hiramik. Szerekan I perplexing signpost jako foil. W końcu Hiramik wleciał pierwszy. Też chciałem ze dwóch, jakby się udało, wyciągnąć. Tak jak wspomniałem, doka sobie też zakoszulkuję, bo to są karty, które chciałem drop'nąć. Od razu, cyk. Eee, Hiramy, foxy właśnie, eee, rabity, Power, raging fire i tak dalej są karty, które zdecydowanie chciałem drop'nąć w tym boksie. Dagger, Flynn Rider, Basil, Grumpy, Merlin, wiewiórka, let the storm Rage on. super, bo nie mam kompletu, o kolejny snake. Queen of Hearts, Li Sheng, Set, Lady Tremaine. Też mega mocno grywalna karta i foil Donald Duck, e, który sprawia, że na początku każdej tury, mojej tury każdy gracz może dociągnąć kartę. E, Lady Tremaine jest też bardzo uniwersalną kartą w czerwonych. Pozwólcie, że sobie tu pokoszulkuję to od razu. Nawet jeżeli są to komony czy ankomony, to są to jednak mocno grywalne komony, ankomony. Więc no coraz bardziej Jestem zadowolony, tylko że zostało mi 7 paczek, a nawet 6 z tego co widzę. Mam tylko dwie legendy, więc albo tu są jakieś dwie schowane, albo będzie kiepsko. Chciałem trafić. No wiadomo, no, każdy kto otwiera Booster Rise of the Floodborn to chciałby trafić bestię, nie? Jest jeszcze ta zielona bestia z Relentlessem też by mnie ucieszyła, bo też ją chcę mieć. Piglet, Winnie, Mini, Hypnotize, Benja, Donald koza super gaston Cinderelka, o jest legenda super skar też bardzo grywalny i what did you call me więc super też jest to bardzo grywalny skarek w czerwonych więc ten booster miał taki value box masakra skar merlin koza Cinderelka śpiewająca eee, no ten jeden booster przebił jak na razie pół kurde boxa nie no żartuję ale był bardzo, bardzo wartościowy ten booster. Jest super, jest dobrze, bawimy się, gdzie karty lecą, je? Yeah. Aha, czekajcie, to skara to tu. O, tutaj skara, tam przecież to. Skara jest tutaj, to legendary, no i coś, jakoś nie umiem tych boosterów otwierać. Dawno nie otwierałem, bo jednak mimo wszystko rzadko boosterki otwieram, rzadko coś nabywam. Felicia, Queen of Hearts, kolejna Duke, Wizzleton, Happy, I'm Stuck. Cinderella, Night in Training, Sardinian, Mother Gothel. The Prince, Pete, King Louis, i Improvise Foil. Improvise Foil. Ciu. I 5 boosterków czy 4? 4. Final Four. Ostateczna czwórka. Boostery wypadają mi z rąk, co by nie było. Ostateczna czwórka dropów. Let's go. Pod, Sleepy, Legend of the Sword in the Stone, Raya, Enchantress. Ja na tych mam chyba z 10, bo jak bulk kupiłem, to tam było z 10 tych tian. Kolejny Bucky Rest in Peace. Bashful, Full O, Minimaus, widzę kolejną legendę. Fairy Godmother, to już chyba grywalna. I Judora Foil. Czyli jest Cztery legendy, więc jeszcze teoretycznie jedna mogłaby wpaść. Ona jest też dosyć taka w miarę, nawet powiedzmy. Yy, kosztowo, bo nie widziałem za bardzo, żeby nią ktoś grał, ale. A jeszcze trzy. To coś źle liczę. Eee, a nie, dobrze, bo miałem umówioną ostateczna twórkę, więc mamy cztery, to jeszcze z jedna by mogła wpaść, albo jakiś Enchantet, albo jakaś Fox czy coś, Mulan, B. Arthur Basil, Rapunzel, Fasilie, Donald, Izma, Queen of Hearts, Robin Hood kolejny, Queen of Hearts, Cogsworth, o, on jest bardzo fajny, grywalny i Isma Foil, Super Rare, ten Cogsworthik jest też e, dość grywalny, no, ma Super Rare, Foil, też spoko, opcja. Chociaż wolałbym odwrotnie, szczerze mówiąc, żeby Coxbore był foilem, bo przypuszczam, że pod kątem wartościowości byłby on wyżej. Ta jest ma zwykła jest niewiele warta. Foilowa, może ciut więcej. Więc jest ok. Final two Booster Packs. O, Lizaczek. Róża, Merlin Crab. Baloo, Ray, Charge, Sharket, Ojejku, Blue Fairy, Snow White, Flynn Rider, też spoko. Pinokio, o, tego Pinokio chciałem, on jest mega fajny do agresywnych deków i Elila Buff. Znaczy, nie żebym agro-deki tworzył, tylko tak patrząc pod kątem typowo wartościowości tych kart, wartości, to no wiadomo, no Pinokio zawsze spoko go mieć, nie? Lepiej niż gorzej. No i ostatni busterek, w którym kryje się Cinderella Enchanted. Ciężko zgra się, go otwiera, więc pewnie nic tam nie będzie. Do zachęty. ciężkie odparcie, a w środku będzie kubko. Fidget, Panic, James the Queen, Crooked Mallet, Magic Broom, for Dozen Eggs, Sword in the Stone, Pacha, Grand Duke, Arthur, też fajne grywalny i kusko foil. Tak więc tyle. Cztery legendy. E, brak Enchanted Karty i kilka fajnych rarów, Ankomonów, Super Rarów, więc ogólnie i tak jestem zadowolony z tego boksa Mimo że nie ma bestii, nie ma mu fasy, szkoda. E, ale no nie można mieć wszystkiego. Tak więc e, no podsumujmy, co tutaj się pojawiło z takich e, ciekawszych rzeczy. To Izma Foil. Artur zwykły, Super rare, Alice, Bell, Scar, Very Good Mother. No i tutaj jakieś foilerary, które sobie pokoszulkowałem, bo stwierdziłem, że fajnie, że są, bo część z tych kart po prostu chciałem mieć dla siebie na wypadek kombinacji jakieś kusko, Pinocchio, jest spoko, Flynn Rider, Eli, Coxworm jest ok, bardzo fajny, Cinderella, podstawa śpiewających deków, Merlin, Koza, Madam Mim, także jeden Hiram, jeden Dog, Sleepy Flut. John, Dog, kolejna Koza, dwa razy Strangler Raging Fire, w tym jedna Foil, Sinderelka, e, Stoutheart i Królik. Także jest ok, całkiem fajny box się trafił, także zwłaszcza, że jak mówię, że za cztery stówki go nabyłem. E, tak więc, no dajcie znać jak z tym ułożeniem kamery, co do tego lagowania, to jeszcze pomyślę jak to ogarnąć. No e, i do zobaczenia w kolejnych materiałach, zapraszam na streamy. E, trzymajcie się, cześć!